W tym wideo zajmiemy się scharakteryzowaniem twierdzenia Pitagorasa i zapiszemy sobie nazwę tego twierdzenia, żebyśmy wiedzieli tutaj z czym się zmagamy. Twierdzenie Pitagorasa. Ta nazwa jest bardzo ważna. Radzę zapamiętać to twierdzenie. Pitagorasa. To twierdzenie jest bardzo ważnym twierdzeniem w matematyce. Jest bardzo często wykorzystywane. Oczywiście to twierdzenie daje nam możliwość rozwiązywania wielu problemów, które występują w takich innych dziedzinach. Na przykład możemy powiedzieć, że twierdzenie Pitagorasa to jest taki jakby fundament trygonometrii. Dzięki twierdzeniu Pitagorasa będziemy mogli obliczać odległość pomiędzy dwoma punktami, także to twierdzenie naprawdę będzie dawało nam frajdę wykorzystywanie tego twierdzenia dopiero w takich trudniejszych działach, stąd też polecam e, dokładne zrozumienie tego twierdzenia. I zaczniemy sobie teraz omawiać to twierdzenie. E, to, co musimy wiedzieć o twierdzeniu Pitagorasa, to to, że twierdzenie Pitagorasa działa w trójkątach prostokątnych, więc narysujemy sobie taki trójkąt prostokątny. To jest pierwsze e, założenie tego twierdzenia. Musimy wiedzieć, że wykorzystujemy je w trójkątach prostokątnych. I teraz, co to jest trójkąt prostokątny? E, trójkąt prostokątny to jest taki trójkąt, gdzie miara jednego z kątów ma miarę 90 stopni. I to jest ten kąt. Tutaj zaznaczamy sobie kąt prosty. I właśnie skorzystamy tutaj z takich dwóch nazw. Możemy scharakteryzować kąt, ten kąt na dwa sposoby. Możemy podać jego miarę. Czyli możemy powiedzieć, że ten kąt ma miarę 90 stopni. Lub możemy po prostu podać jego nazwę. To jest kąt prosty. Kąt prosty. I. Z tym kątem wiąże się nazwa tego trójkąta. No widzimy, to jest kąt prosty, więc ten trójkąt nazywa się trójkątem prostokątnym. I e, zapiszemy sobie, że to jest trójkąt prostokątny, tak? No bo jeden z kątów ma miarę 90 stopni. To jest trójkąt prostokątny. Prostokątny. Czyli już wiemy, co to jest trójkąt prostokątny, że mam, musi mieć jeden z kątów o e, mierze 90 stopni i teraz z tym kątem wiąże się jeszcze jeden element tego trójkąta, mianowicie ten bok. Ten bok nazywa się przeciwprostokątną. No, zapiszemy sobie tutaj o przeciwprostokątna. Zaraz wyjaśnię, skąd wzięła się ta nazwa przeciwprostokątna. I teraz popatrzmy. To jest kąt prosty. Jeśli ustawilibyśmy się w tym narożniku i popatrzelibyśmy przed siebie, to naturalnie spoglądalibyśmy w tę stronę, a tutaj jest właśnie przeciwprostokątna. I to jest ten bok w trójkącie, który leży naprzeciwko kąta prostego. To jest nasza przeciwprostokątna. I teraz to jest bardzo ważne, aby w twierdzeniu Pitagorasa umieć zlokalizować, podać, e, który bok to jest właśnie ta przeciwprostokątna. I e, w tym celu narysujemy sobie e, takie inne trójkąty prostokątne, troszeczkę w innym układzie, troszeczkę je tutaj obrócę. O, narysuję taki trójkąt prostokątny. Tutaj jest kąt prosty. I teraz chcielibyśmy znaleźć przeciwprostokątną, czyli najpierw szukamy kąta prostego. Jest tutaj. I rysujemy strzałkę od tego kąta prostego, tak? Czyli widzimy, że tutaj ten bok naprzeciwko kąta prostego to jest przeciwprostokątna. Zaznaczymy sobie ją jeszcze, żeby było lepiej widać. I jeszcze jeden trójkąt w jeszcze innym układzie. Zróbmy sobie taki trójkąt o. Tutaj już można zaobserwować, gdzie jest kąt prosty. Ten kąt prosty będzie tutaj. Więc e, nasza przeciwprostokątna znajduje się dokładnie. Tutaj, to jest nasza przeciwprostokątna. O, ja zrobię strzałeczką, tak, tutaj. To jest przeciw, przeciw, kątna I to jest bardzo ważne, aby umieć e, znaleźć przeciwprostokątną. I teraz, co mówi nam twierdzenie Pitagorasa? Oznaczmy sobie e, boki tego trójkąta, który tutaj na początku tłumaczyliśmy sobie, że jest prostokątny i oznaczymy sobie te boki w taki sposób, że przeciwprostokątną nazwiemy sobie C, to będzie o A, może zmienię kolor, to będzie A i ten bok niech nazywa się B. I twierdzenie Pitagorasa mówi nam tyle, że jeśli trójkąt jest prostokątny, to wtedy A kwadrat Czyli jeden z dwóch krótszych boków, bo to powiedzieliśmy sobie e, na początku, że e, C to jest najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym. A te dwa pozostałe boki są krótsze, tak? czyli jeden z krótszych boków podniesiony do kwadratu. Oczywiście chodzi tutaj o długość. Dodać. Drugi, długość drugiego boku podniesiona do kwadratu, czyli w tym przypadku b kwadrat równa się długość najdłuższego boku w tym e, trójkącie, czyli tutaj najdłuższy bok to jest przeciwprostokątna, oznaczyliśmy so, e, sobie ją literką c i mamy c kwadrat. I e, to jest ta nasza e, to jest ta nasza formuła pożądana, to jest to nasze twierdzenie e, Pitagorasa i to trzeba zapamiętać. To jest bardzo ważne, że tutaj ta osamotniona litera C, ta pojedyncza, która jest po jednej stronie równania, widzimy, że tutaj mamy dwie litery, a tutaj jedną, to ta jedna litera to jest najdłuższy bok w tym trójkącie, to jest przeciwprostokątna. I teraz zobaczymy, w jakich problemach y, może mieć zastosowanie to twierdzenie Pitagorasa. No ja mogę tutaj od razu powiedzieć, że twierdzenie Pitagorasa będziemy używali wtedy, kiedy będziemy mieli podane dwa boki w trójkącie prostokątnym i będziemy chcieli dojść do tego, jaką długość ma trzeci bok w tym trójkącie. I pokażemy to sobie na przykładzie, czyli narysujemy sobie trójkąt prostokątny. O, brakuje nam jeszcze trzeciego boku, to jest trójkąt prostokątny. I teraz popatrzmy, tutaj jest kąt prosty. I zakładamy sobie, że ten bok ma długość 3, ten bok ma długość 4. O, i zmienię kolor. I chcielibyśmy dojść do tego, jaką długość ma ten trzeci bok. I teraz popatrzmy. Najpierw musimy znaleźć kąt prosty. Tutaj mamy kąt prosty. I szukamy przeciwprostokątną. Przeciwprostokątna to jest tutaj. Czyli widzimy, że chcemy znaleźć długość przeciwprostokątnej. Czyli zaznaczamy sobie ten bok, to jest nasza przeciwprostokątna i to jest nasz znak zapytania. Pamiętamy, że przeciwprostokątną oznaczyliśmy sobie literką C. I chcielibyśmy teraz, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, znaleźć sobie długość tego. E, długość tego boku, czyli korzystając z twierdzenia Pitagorasa, będziemy mieli coś takiego. Widzimy, że c to jest przeciwprostokątna, czyli tutaj będziemy mieli c kwadrat równa się. E, to są krótsze boki, czyli jeden z krótszych boków podnosimy do kwadratu, dodać drugi z krótszych boków podnosimy do kwadratu i musimy sobie rozwiązać takie równanie, czyli popatrzmy. Tutaj będziemy mieli e, w dalszym ciągu c kwadrat. 4 do kwadratu da nam 16, a 3 do kwadratu da nam 9. Wszyscy na pewno wykonają poprawnie to dodawanie i c kwadrat równa się 25. I chcąc rozwiązać takie równanie, będziemy musieli nałożyć sobie tutaj pierwiastek na lewą stronę równania. Wtedy zniknie nam ten kwadrat i na prawą stronę. I otrzymujemy tutaj, że C równa się 5 i to jest nasza poszukiwana długość i C równa się 5, czyli rozwiązaliśmy już jeden z problemów za pomocą twierdzenia Pitagorasa, ale spróbujemy sobie rozwiązać jeszcze jedno zadanie, czyli narysujemy jeszcze jeden trójkąt e, prostokątny. Tutaj mamy trójkąt prostokątny, narysujemy sobie troszeczkę w takim innym układzie. I teraz ostatnio poszukiwaliśmy długość przeciwprostokątnej, więc teraz chcielibyśmy troszeczkę znaleźć inne zastosowanie, czyli załóżmy sobie, że długość tego boku ma 6. A przeciwprostokątna teraz będzie dana i będzie miała długość 12. I popatrzmy, to jest najważniejsze. Tu jest kąt prosty, więc chcemy zlokalizować przeciwprostokątną. To jest nasza przeciwprostokątna. Więc nas, naszą przeciwprostokątną, czyli ten najdłuższy bok w trójkącie, oznaczyliśmy sobie literką C, czyli to jest nasze C. E, to są dwa krótsze boki, więc nie ma znaczenia, czy to nazwiemy A e, lub B, czy to nazwiemy A lub B. Jeśli to nazwiemy A, no niech tak będzie, przyjmiemy, że ten bok nazwiemy sobie A, a ten wtedy tutaj to jest nasz znak zapytania. I yy, będziemy sobie jak będziemy korzystali z tego wzoru, stwierdzenia Pitagorasa, to powiemy sobie o, że to jest nasze B. Tak? I to się zgadza z naszymi oznaczeniami. C to jest najdłuższy bok, a dwa pozostałe, krótsze mają A i B. To nie ma znaczenia, jak je nazwiemy. I teraz będziemy korzystali z twierdzenia Pitagorasa, czyli jeden z krótszych boków, dodać jeden dodać drugi z tych krótszych boków, czyli w tym przypadku b kwadrat równa się c kwadrat, czyli tutaj mamy 12 do kwadratu. I my będziemy chcieli rozwiązać sobie to równanie, czyli najpierw będziemy musieli pozbyć się tutaj e, tych kwadratów, czyli 6 do kwadratu to jest 36. Tutaj pozostaje nam w dalszym ciągu b kwadrat. O, nie zmienił mi się kolor, tutaj mamy b kwadrat równa się, a 12 do kwadratu to jest 144. I Widzimy, że e, aby tutaj z jednej strony została sama litera, to musimy tutaj od lewej strony odjąć e, nasze 36 i wtedy w tym przypadku będziemy musieli odjąć również od prawej strony to 36, czyli mamy tutaj e, 36, tutaj jest minus 36. Widzimy, że to nam się redukuje i zostanie nam tylko b kwadrat. Może zapiszę to b kwadrat tym kolorem tutaj, który zapisywaliśmy od początku. A 144 odjąć 36? No to jest 108, tak? Bo 108 plus 36 to jest 144. I żeby rozwiązać to równanie, musimy wziąć sobie tutaj pierwiastek z lewej strony i z prawej strony. I dochodzimy do tego, że B równa się pierwiastek ze 108. I teraz jak sprawdzić, czy możemy wyciągnąć pierwiastek ze 108? Czy istnieje taka liczba podniesiona do kwadratu, która da 108 i... No, możemy to sobie rozłożyć na czynniki. Rozłożenie na czynniki sprawi również, że będziemy mogli to sobie e, uprościć. Nawet jak nie będzie można wyciągnąć takiego konkretnego pierwiastka, to będziemy mogli sobie to uprościć. Czyli zrobimy tak. Pierwiastek z 108. 108 rozbijamy sobie to na czynniki w taki sposób, że jedna, jeden z tych czynników musi być liczbą pierwszą. Widzimy, że to jest... Liczba parzysta, więc dzieli się przez 2, 2 jest liczbą pierwszą, a tutaj będziemy mieli 54. Tak właśnie najlepiej się postępuje, żeby jeden element był liczbą pierwszą, bo czynniki to są te najprostsze elementy, których już nie możemy zapisać jako iloczyn dwóch liczb. 54 to jest 2 razy 27. 27 wszyscy wiedzą, że to jest 3 razy 9. Widzimy, że tutaj za każdym razem otrzymujemy jedną e, liczbę taką pierwszą, to jest taka, która ma tylko dwa dzielniki. Przypominam, że 1 nie jest liczbą pierwszą, bo ma jeden dzielnik, jeden sama jest jedynką, a dwa jest liczbą pierwszą, bo dzieli się przez dwa i przez samą siebie, 5 dzieli się przez 1 i przez samą siebie. I widzimy, że otrzymujemy tutaj coś takiego i tu już, już jesteśmy przy końcu naszego zadania i widzimy, że 108 możemy zapisać jako 108 to jest iloczynem y, tych naszych wszystkich czynników, czyli widzimy, że mamy tutaj 2 razy, 2 razy, 3 razy, 3 razy, 3. I teraz popatrzmy. Y, możemy skorzystać z prawa działań na pierwiastkach i wiemy, że 2 razy 2 to jest 4, więc będziemy mieli tutaj pierwiastek z 4 razy. 3 razy 3 to jest pierwiastek z 9, tak bo możemy to sobie rozbić jako iloczyn trzech pierwiastków i tu zostanie nam ten jeden element 3. Pierwiastek z 4 to 2. Pierwiastek z 9 to 3. I mamy coś takiego i otrzymujemy pożądany wynik, 2 razy 3 to jest 6 pierwiastków z 3, czyli widzimy, że nie ma takiej liczby, która podniesiona do kwadratu da 108, ale możemy to sobie zapisać w takiej lepszej postaci i ten nasz bok b. Ma długość 6 pierwiastków z trzech. I to co musimy pamiętać z tej lekcji, to że najpierw musimy zlokalizować przeciwprostokątną. Zapamiętać ten wzór. Przeciwprostokątna to jest ta tutaj pojedyncza litera, którą oznaczaliśmy C. I za pomocą twierdzenia Pitagorasa możemy rozwiązywać takie problemy, że jak mamy podane dwie, dwa długości boków, znaczy ma, znamy długości dwóch boków, tak, o, teraz. Dobrze powiedziałem, jeśli mamy długości dwóch boków, to możemy sobie, korzystając z twierdzenia politego rasa, policzyć długość trzeciego boku.